Cześć, witam serdecznie. Kilka dni zastanawiałem się, czy nagrać taki materiał, czy też nie. Dlatego, że Red Dead Redemption 2 kupuję 100% i od 26, że tak powiem, no life na tej grze. I postanowiłem nagrać, a dlaczego? Dlatego, że wpadłem na dosyć sporo informacji na GameSpocie i... No, można powiedzieć, że powaliło mnie. Powaliło mnie z nóg to, co jest tam opisane i co będzie, jaka będzie zawartość w grze. Zaczniemy od tego, że Werder 2 dostajemy na PS4, tylko na PS4 ekskluzywny content, oczywiście czasowy, dlatego że PS4, znaczy generalnie Sony ma podpisane umowę z Rockstarem, jak i z Activision i coś było o Black Ops 4 również, że był wcześniejszy dostęp, coś tam było. Niepokojące co jest, no to to, że na PS4 Pro będzie wymagane 105 giga wolnego miejsca, więc wiele, wiele osób będzie musiało wyczyścić dysk albo dokupić nowy, bo wiele osób trzyma gry, w które nie gra tak naprawdę dużo czy raz kiedyś, ale mają je na dysku. Nie wiem dlaczego, no ale w porządku. I zaczynając od tego, że Rockstar, no wiadomo, GTA 5, gra żyje do tej pory mimo ładnych paru lat i dostajemy co chwila coś nowego za darmo, co jest super rzeczą i za to cenię bardzo Rockstar, jeśli chodzi o właśnie GTA. Co my tu jeszcze mamy? Dostępnych będzie na online rozgrywce Werder 32 osoby, w GTA jest 30, tak napisali. Oczywiście PS4 Bundle można kupić z 1-terabajtowym dyskiem za $400, czyli niecałe 1600 zł. To wychodzi na nasze polskie pieniądze tak naprawdę, że RDR-a dostajemy za darmo. U nas oczywiście będzie kosztowało z 1800 zł, no bo to Polska. Ale przejdźmy teraz właśnie do tych konkretów, co będziemy mieli w grze. No, powiem wam, że uważałem zawsze, że gry są drogie i chyba kogoś popieprzyło, żeby kupował grę za 300-400 zł, ale uwierzcie mi, że w tym momencie, gdyby ta gra nawet kosztowała na premierę 300, czy 350, czy 400 zł nawet, wydałbym te pieniądze. Ja już mam pieniądze odłożone na Assassin's Creed na 5 października i będę miał również kasiurę, żeby kupić to. Te dwie gry chcę mieć. I teraz zaczynamy. W RDR-ze możemy grać sobie z widoku pierwszej osoby, co jest fajne, dlatego że grając w pierwszej osobie, czy to się przewrócimy, czy stratuje nas koń, czy nie wiem, czy bydło, czy wóz jakiś nadjeżdżający, mamy z pierwszej osoby takie odczucie właśnie poturbowania naszej postaci. To jest super sprawa. Rzecz następna to taka, że to, co widzicie tutaj, to jest całkowicie wyłączony HUD w grze, czyli HP, amunicja, jeszcze jakieś tam nakładki i tak możemy sobie podziwiać piękno gry, czyli bez HUD-a. Super sprawa również. Kolejna rzecz to jest dodanie kamery kinowej, czyli gdzieś jedziemy, jest pościg, akcja, możemy sobie przełączyć tak jak w GTA na kamerę taką filmową, wiecie, pokazane jest z góry, gdzieś samochód przejeżdża, gdzieś coś z różnych ujęć, co będzie super sprawą do podziwiania piękna świata w tej grze, pejzaży i innych. No, rewelka moim zdaniem. Rzecz następna, czyli możemy wchodzić sobie do sklepów. Sklepy oczywiście działają w pewnych godzinach. To nie jest tak, że sobie wpadamy do sklepu i kupujemy coś. Będzie opcja oglądania towarów bezpośrednio z półek. Tak jak widzicie tutaj półki, możemy sobie podejść, wziąć, podejść do kasjera, kupić, obejrzeć to, co mamy w ręku, bądź też podejść do kasjera bezpośrednio i wybierać sobie u niego towary z listy. Super,
Dla mnie coś nowego. Kolejna rzecz. Sklepy. Sklepy, jak to sklepy, niektóre będą miały swoje tajemnice, tak to jest opisane, i również będą działały za tylnymi drzwiami. Co to oznacza? Nie wiem dokładnie, może jakieś szemrane interesy, będzie można robić coś w ten deseń. Ciekawostka. Kolejna rzecz to znane nam z Max Payne'a 3. Tak jak widzimy postać i mamy broń, Winchester czy to łuk, będzie ona widoczna na naszej postaci. Nie będzie tak jak w GTA czy w innych grach, że wyciągamy tą broń, nie wiem, nagle z kieszeni, tak? Pojawia ona nam się w rękach. Nie, tutaj będzie postać ściągała daną broń, którą chcemy, łapała za pasek, trzymała ją. Czy przekładać będziemy z Winchestera na rewolwer? On będzie odkładał na ramię i wyciągał rewolwer. No, nie dość, że gra pięknie wygląda, to jeszcze takie smaczki. No, to jest super sprawa i myślę, że to będzie hit sprzedażowy i położy wszystkie gry do tej pory, jeśli chodzi o sprzedaż. Tutaj mamy kolejną rzecz. Możemy być naszą postacią złym człowiekiem, dobrym człowiekiem, honorowym, i w zależności, jaką ścieżkę wybierzecie, tak będą pokazywane egzekucje, czyli te kamery, takie wiecie, wykańczające przeciwnika. Jeśli będziemy złą postacią, no to te wykańczanie tych przeciwników będzie bardziej drastyczne niż to, co niż tak niż byśmy byli osobą, postacią dobrą. Rzecz kolejna. To jest również ciekawostka, dlatego że nie musimy wcale nikogo zabijać, a możemy kogoś wystraszyć pod postacią taką, że niszczymy mu broń, wystrzelimy mu broń z dłoni, czy uszkodzimy mu strzelbę, co pewnie będzie wpływało również na kierunek naszej postaci, który wybierzemy, że będziemy honorowi, że nie będziemy zabijać i tak dalej. To jest również ciekawa sprawa, ciekawe rozwiązanie. I oczywiście ładowanie umiejętności, prawda? Kiedy nam się umiejętność załaduje, możemy strzelać do kilku wrogów. Są trzy typy generalnie naładowania umiejętności. Każdy daje co innego. Jedno jest zwolnienie czasu, drugie jest tam do strzelania kilku celów, a trzecia jeszcze do czegoś innego. Także to jest akurat znane z wielu gier. Tutaj raczej nic nowego, ale ciekawie to wygląda, wiadomo, fajnie, wiecie, jak to na dzikim zachodzie, pach, 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 odciąga kurek, strzela, zabija kilka osób. Bardzo fajne. Kustomizacja broni, słuchajcie, będzie. Czyli mamy rewolwer, możemy sobie go przyozdobić. Nie wiadomo, jak będzie, czy będzie można zwiększyć jakoś mu moc, jakieś gwintowanie w lufie zamontować. No, nie wiadomo co i jak, ale jest kustomizacja broni, to jest ciekawa sprawa. Robimy coś pod siebie, tworzenie broni również. Tu jest ciekawostka również taka, że będziemy broń czyścić. A czyszczenie broni będzie miało wpływ na to, czy ta broń się będzie nam podczas walki zacinała, czy wypali, czy nie wypali. Poświęcenie chwili, ale broń przeczyścić. Spoko. Super pomysł. I jak na razie zionie naprawdę tutaj ta gra sporym realizmem. Strzały ostrzegawcze. Czyli komuś robimy krzywdę, mamy świadka. Gość ucieka i mamy wybór. Albo go zabijamy, albo strzelamy w powietrze. Gość się zatrzymuje i tłumaczymy mu pięścią, że lepiej, żeby trzymał gębę na kłódkę, gdyż zostanie ubity. I tutaj kolejna rzecz. Rozwiązywanie problemów. Czyli wybieramy. Możemy sprowokować kogoś, możemy uspokoić sytuację. Czy po prostu pogadać lub go olać i zobaczyć, jaka będzie reakcja. To będzie też
ciekawe, dlatego że mamy wybory. Mamy wybór ścieżki, jaki chcemy osiągnąć w grze i jaką postacią chcemy grać. To jest super sprawa. Tutaj mamy ground and pound tak zwany, czyli właśnie dopadanie, obalanie przeciwnika i lanie go po papie, żeby nic nie powiedział. To jest właśnie o tym wcześniej powiedziałem. Co my mamy? System walki jest generalnie bardziej złożony, nie taki jak w GTA, czyli klikamy i się bijemy i kopiemy i tak dalej. Tu możemy się blokować, unikać, w zależności co przeciwnik robi, możemy odpychać, możemy powalać, także no, sprawa jest generalnie znowu ulepszenie tego systemu, co jest bardzo ciekawe. Rzecz kolejna. To jest polowanie, handlowanie skórami i dostarczanie mięsa właśnie do naszych osad, do osad, do obozów. To będzie miało jakiś również wpływ na przebieg rozgrywki, czy chodzi o karmienie ludzi, z którymi mamy do czynienia. To jest bardzo fajna rzecz, dlatego że nie będziemy się skupiać tylko i na robieniu na misji, czy to pobocznych misji, ale będziemy musieli również polować, co jest super sprawą. Rzecz kolejna, słuchajcie, to jest zarost naszej postaci, czyli będzie nam obrastała. Z biegiem dni będzie coraz dłuższy zarost i będziemy mogli lub nie musieli się golić. Tutaj mamy czas do otwarcia, czyli każde miasto będzie działało na zasadzie godzin otwarcia sklepów. Nie będzie to tak, że wpadamy o każdej godzinie i możemy cokolwiek kupić. Nie. Dane godziny będą dla otwarć sklepów. Mało tego. Otwarcie sklepów i w ogóle. Do tego mamy, że będzie od nas czuć, czyli będziemy przepoceni, będziemy brudni, ludzie będą to odczuwać, będą nam zwracać uwagę i oczywiście interakcje ludzi będą na naszą postać. Ta pani akurat na filmie wyzywa naszą postać, że sukinsynu, zabiłeś mojego kuzyna. Co dalej, czy ktoś usłyszy, czy nas zaatakuje, tego nie wiadomo, ale no, wygląda to spoko. I kolejna rzecz, dostajemy oczywiście aparat, z którego selfiaki możemy trzepać. Będzie na pewno jakiś filtr, czy to ewentualnie będzie ustawione już odgórnie, że to będzie ze starego aparatu taka, wiecie, ziarnistość i tak dalej. Rzecz kolejna, możemy nabierać lub tracić masę naszej postaci. Czyli będzie dostępne również jedzenie, bo nasza postać będzie musiała również jeść. Co jest rzeczą genialną, bo wchodzimy tu już trochę w survival taki, tak? Musimy się najeść. Rzecz kolejna, czyli im więcej będziemy czegoś robić, czyli na przykład tutaj mamy podany przykład strzelać z łuku. Im więcej będziemy strzelać z łuku, tym lepiej będzie nam to wychodziło i tym lepiej nasza postać będzie trafiała, będzie mniejszy rozrzut, będziemy musieli brać mniejsze poprawki na trajektorię lotu, jak to się mówi, strzały. Także no, tu jest kolejna rewelka. No i oczywiście, czego na dzikim zachodzie nie może zabraknąć, no to koni. Co do koni, też jest pewien mechanizm, który tam koń się zachowuje inaczej w danej sytuacji. Niektóre się boją, niektóre są agresywniejsze. Także no, tutaj generalnie mamy kolejne smaczki, które dodają zajebistości tej gry. Misje poboczne, z tego co opisali, będą bardziej wciągające, bardziej złożone, jak i będą powodowały to, że będziemy je chcieli robić bardziej niż w innych grach, tak? Także to będzie też super
super sprawa. Zaraz, mamy tutaj. Tak, czyli tutaj będą przychodzili do naszego obozu również jacyś bandyci, goście z gangów będą mogli dołączać do nas bądź odchodzić, zostawiając misje poboczne. Także dobra, dobra rzecz. I w końcu mamy znowuż obóz. Tylko niech sprawdzę, czy to jest to, czy nie to. W obozie, jeśli wchodzimy do obozu, oddziałuje nam dzień lub noc. Mamy kucharza, możemy składować jedzenie. Chcemy sprawić na przykład, nie wiem, jelenia, sarnę czy cokolwiek. Kucharz może spać, może nie chcieć nam przyrządzić jedzenia. Mogą ludzie w obozie nie obsługiwać obcych, którzy przychodzą do naszego obozu. Składowanie pożywienia rozwija morale naszego obozu. Także no, kurde, jest naprawdę masa super rzeczy. Będziemy mogli również pływać. Także okej. To musi być w takiej grze. Eagle Eye, czyli zmysły, będziemy mogli używać tak jak wiedźmińskich zmysłów, tropić bądź zestrzelić zwierzynę i użyjemy zmysłu, będziemy szli po prostu smugach krwi, tak? Będą bardziej podświetlone, no bo wiadomo, w trawie będzie ciężko znaleźć krwawiącą zwierzynę. O, tak to nazwijmy. Rzecz kolejna ciekawa, mogą nam odstrzelić kapelusz w jakiejś zadymie, także to jest też taka ciekawostka, taki smaczek. Możemy stracić przy zamieci kapelusz. Także no, to by było na tyle. Jest tego sporo, a ile tego jeszcze rzeczywiście jest, no to jestem bardzo ciekawy i dużymi krokami. 26 października się zbliża. Mam nadzieję, że wielu czeka. Ja czekam i doczekać się nie mogę. Także mam nadzieję, że ta gra będzie hiciorem, pozamiata wszystko i będzie z kim grać. Będzie super zabawa, super przygoda i super gra. Także dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się.